Pani prezes, gratulujemy Orła Wprost. Proszę powiedzieć, rezygnacja z kariery sportowej to była pani decyzja taka stricte sportowa, czy może były jakieś sytuacje, które wpłynęły na tę decyzję? Dziękuję bardzo za gratulacje. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i bardzo dziękuję. Decyzja o zakończeniu kariery była tylko i wyłącznie moją decyzją, także jestem z tego bardzo zadowolona. Ponad 25 lat grania w siatkówkę i to był już ten moment, kiedy powiedziałam, że chyba wystarczy. W tym sezonie akurat ostatnim moim koleżanka, która przyszła do szatni, powiedziała mi: dzień dobry pani Olu. To już sobie zdałam sprawę, że chyba czas zawiesić buty na kołek i może zająć się już czymś innym. No właśnie, a jak dzisiaj zawodowemu sportowcowi przechodzi się do cywila? Co się dzieje, kiedy kończycie karierę? To, co powiedziałam w podziękowaniu, to jest bardzo trudna decyzja zawsze, czy to już teraz i przede wszystkim jak się odnajdę w tym nowym, takim naturalnym życiu. Czasami jest to bardzo trudne. U mnie to przeszło bardzo płynnie, ponieważ w klubie, w którym kończyłam, czyli w BKS-ie, dostałam propozycję pracy jako dyrektor sportowy. Zdecydowałam się na to i w zasadzie po roku bycia dyrektorem sportowym zaproponowano mi stanowisko prezesa, także potoczyło się to bardzo szybko. Nie zdążyłam tak naprawdę się zastanowić, co ja będę robić. Okazało się, że praca sama mnie znalazła. No i cieszę się bardzo, ponieważ jest to praca, która sprawia mi ogromną satysfakcję. Jestem ciągle przy siatkówce, ale nie od strony trenerskiej ani zawodniczki. I realizuję się, mam wspaniałych współpracowników. No i po prostu kocham siatkówkę i cieszę się, że mogę dalej przy tym być. Jest pani także członkiem zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej Kobiet. Jakie wyzwania przed panią, jak pani odebrała te szanse? Dla mnie to było też ogromne zaskoczenie, ponieważ jestem jedyną kobietą w 24-osobowym składzie i tutaj dziękuję Sebastianowi Świdorskiemu, który widział moją osobę w zarządzie. Na początku zostałam rzucona od razu na głęboką wodę, ponieważ był wybór trenera pierwszej reprezentacji. Wpłynęło bardzo dużo CV, co pokazało, że jest potrzeba zmiany, ale tutaj myślę, że wspólnie z moją komisją podołaliśmy i wybór był trafny, bo po tym sezonie reprezentacyjnym, gdzie dziewczyny zagrały bardzo dobrze, przede wszystkim przywrócili wszyscy wiarę, że reprezentacja żeńska też może osiągać sukcesy. Ale mimo tych rozlicznych zajęć, mimo zakończenia kariery sportowej, jestem przekonany, że rodzina się cieszy. Tak, oczywiście tutaj dzisiaj z mężem byłam, mąż zawsze mnie wspiera. Moje dwie córki, mama, siostra, tata, jak był też, bardzo mi kibicowali wszyscy, także no, myślę, że wsparcie rodziny to w takich tych sportowych, trudnych momentach jest najważniejsza rzecz i to mi zawsze dodawało siły.